Jeszcze przed tym, jak zaczniemy dzisiejszy odcinek, chciałbym tylko i wyłącznie przypomnieć, że trwa konkurs jeszcze ponad 2 tygodnie na 2 tablety graficzne marki Wake. Tak się one prezentują. Jeżeli chcielibyście wziąć udział, bo bardzo serdecznie was oczywiście zachęcam, to wszystko powiedziałem tu albo tu na filmie, więc tam was odsyłam, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Hej, cześć, witajcie na kanale Kamil, potem z bardzo, bardzo serdecznym kolejnym odcinku na moim kanale i witam was dzisiaj również w plenerowym odcinku i nie wiem, czy nie jestem za ciemny. Ale jak już mówimy o sobie jakości poniekąd, to dzisiaj pokażę wam stronę, o której powiedział mi mój kolega Raxo, Bajajo, Sebastian, pod różnymi ksywkami możecie go znać z moich live'ów i podał mi linka do strony, która poprawia jakość zdjęć w słabej rozdzielczości, w słabej jakości. I dzisiaj pokażę wam tą stronę i również troszeczkę ją jakby przetestujemy. Więc ja już nie przedłużam, jeżeli oczywiście ktoś z was jest tutaj nowy na tym kanale, to byłoby mi bardzo miło, by zostawił łapkę w górę, subskrypcję z myszkę na moim kanale, byłoby wtedy naprawdę bardzo, bardzo minutko. A ja już nie przedłużam, przechodzimy sobie do laptopa. Jesteśmy na stronie, link oczywiście do niej znajdziecie w opisie, jest to lecenhance.io. Tak się ona prezentuje i po pierwsze co, żeby z niej korzystać, musimy założyć konto. Po drugie, zdaje się, że każda strona ma swój cennik, ta też ma jakiś tam swój cennik, ale możemy 5 razy na jednym koncie założonym za darmo sobie te zdjęcia polepszyć, w sensie no jakoś polepszyć tych zdjęć. Ja sobie na dzisiejszy odcinek przygotowałem, oczywiście tu mam takie oryginalne zdjęcie, które jest już w rozdzielczości 6K, ale sobie przerobiłem do 480p. Jak widzicie, no ojojojojoj, przybliż mi się tu. Jak widzicie, jest nieco różnica. I tak samo jeszcze sobie zrobimy jedno zdjęcie, tutaj jest oryginalnie, a tu jest w, no, w słabszej jakości. No i jeszcze mam takie zdjęcie z telefonu, z Instastory, jak ostatnio wracałem i tutaj też jest jakość jaka jest. Zobaczcie, chociażby tutaj na mapę, czy też tutaj na znak Radom, coś tam można się doczytać, ale nie za bardzo. Bardziej bym w zgadywankę grał. Na początku musimy stworzyć oczywiście konto, no bo bez konta ani rusz, więc sobie takowe stwórzmy. Tutaj wystarczy podać swojego maila, jakiego mamy. Nie musicie podawać tego swojego oryginalnego, możecie podać jakiegoś, no obojętnie, to już zależy od was. Hasło też, powiem wam, daję jakby takie, które nigdzie nie używam. Może być nawet hasło 123 chyba. Zresztą musimy potwierdzić tutaj maila, że to my. Ja już sobie właśnie potwierdziłem. Dobra, no i na telefonie już tą stronę mi się załadowała. Przejdziemy sobie tutaj, klikamy login, wpisujemy tego maila, wpisujemy hasło, no i jesteśmy na naszej stronie. Tak się ona prezentuje. Oczywiście, że tutaj nie powiedziałem, ale ta strona ma w sobie, tak przez przypadek dosłownie zauważyłem, o, to chyba było tutaj, ta strona oferuje jeszcze ze sobą jakości, lepszą jakość, jak widzicie, jeszcze automatycznie wycina, ale czy to jest prawda? Ciężko mi powiedzieć. Tu ma sporo chyba funkcji, nie wiem. Nie wiem, chciałem wam tak po prostu przy okazji pokazać, ale jak teraz zauważyłem, to chyba zbędne to było. Dobra, aplikacja albo cała jakby tutaj interfejs jest bardzo prosty. Tutaj wrzucamy zdjęcia, klikamy start procesnik i jest wszystko git. Ale oczywiście mam tutaj jakieś dodatkowe inne opcje, o których powiem wam za chwilę. Dobrze, zacznijmy od tego zdjęcia, które jest w takiej gorszej jakości i sprawdzimy sobie, jak bardzo ten program sobie poradzić z tym zdjęciem i jak bardzo polepszy to zdjęcie. Ogólnie ono bazuje na takiej zasadzie, że ze słabej rozdzielczości robi jakąś większą, czyli na przykład jak tu była 480p, to zrobi 960, czyli zrobi no prawie Full HD, prawie Full HD zrobi. Będzie to rozdzielczość większa niż HD. Zobaczymy. No i co tutaj możemy zrobić? Możemy tutaj oczywiście sobie zmienić size. Możemy sobie wybrać jakiś na przykład 16 razy większy. To nie wiem ile to będzie. No gdzieś tak sporo. Ale dam sobie auto. Tutaj tych opcji nie używam. Możecie sami pokombinować. I tu jeszcze jak rozwiniemy, to mamy takie coś, że możemy sobie po prostu wybrać format, w jakim ma się zapisać nasze zdjęcie. Czy to ma być JPG, czy PNG. Ja zostawię auto. I mamy tutaj nasze zdjęcie. Możemy robić to jakby od razu, czyli przerzucić kilka zdjęć w to samo miejsce. Proszę bardzo, mamy już dwa zdjęcia, tylko musimy poczekać, aż tutaj nam się to wszystko ogarnie. No i klikamy sobie start processing. Tutaj się wszystko zaczyna, no i sobie teraz czekamy, aż ten proces się zakończy i tutaj wyskoczy nam taka ikonka pobrania. Jak patrzyłem, to tak 10 sekund powinno zająć, więc chwilę poczekamy i sprawdzimy, czy efekt jest, czy tam rezultat jest jakby idealny. No, szczerze mówiąc, dobra, później będę gadać, pobieramy. Pobierzmy pierwsze zdjęcie i pobierzmy drugie zdjęcie. Dobra, zobaczmy sobie, jak wyszło. Okej, ogólnie to zdjęcie było troszeczkę takie wymagające. No dużo się działo, więc tutaj może poniekąd rozumiem ten efekt trawy, znaczy trawy, liści, zieleni, że jest jaki jest, ale patrząc na moją twarz, to
No nie powiedziałbym, no. Może lekko poprawiło jakość, zobaczymy z kolejnym zdjęciem. Pobierzmy, a, bo mamy pobrane, dobra. Teraz zobaczmy to zdjęcie. Szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy jakbym miał wybierać pomiędzy tym zdjęciem a tym zdjęciem, to co ja bym wybrał? Sobie porównamy tak mniej więcej. No może i bym wybrał rzeczywiście to zdjęcie po lewo, przerobione trochę przez stronę. Aczkolwiek to też nie jest jeszcze taka jakoś, wiecie, idealna, jak na przykład to było na tym pierwszym oryginalnym zdjęciu, które prezentuje się tutaj. No tutaj to już jest co innego, wiadomo. No ale może jednak coś tam jest. Zobaczmy sobie jeszcze na tych zielonych zdjęciach. Odpalimy sobie to i odpalimy sobie to. Okej, okay, przenieśmy tu, to przenieśmy tu i porównajmy. Tu jest 480, tu jest to przerobione. W tym wypadku chyba wybrałbym to zdjęcie, które jest po lewo niż to po prawo, ze względu na te liście. Aczkolwiek wyciąłbym możliwe, że w Photoshopie swoją postać i ją wziął, bo tak teraz patrząc na te dwa zdjęcia, porównując je, to no rzeczywiście te po prawo jest nieco w lepszej jakości. Chociaż właśnie te liście z tyłu nie są tak idealne. Dobra, mamy dwa zdjęcia zrobione. Przerzućmy sobie jeszcze to zdjęcie z telefonu. Takie właśnie telefoniczne zdjęcie. I zobaczmy, czy tutaj jakaś zmiana będzie widoczna. Klikamy Start Processing, czekamy, aż nam się to zrobi. W tym czasie w sumie nic nie będę robić. O, w tym czasie sprawdzę, czy się nagrywa. Tak, tak, nagrywa się, więc fajnie. No, swoją drogą możecie napisać, jak wam wakacje mijają. Dobra, pobieramy sobie. Chyba dwa razy pobrałem, no trudno. A nie, a dwa razy. Dobra, mamy jedno zdjęcie, mamy drugie zdjęcie. Jedno sobie przerzucimy na bok, drugie damy tutaj. O, no, to sobie przerzuciłem zdjęcia. Po lewej stronie mamy zdjęcie przerobione, a po prawej mamy to oryginalne. Tu mamy oryginalne zdjęcie, gdzie tutaj jeszcze to było tak cienko zrobione, a tu mamy w tej lepszej jakości. I teraz zacznijmy od początku. Prędkościomierz. Jest... No jest różnica, no jest różnica, dobra. Może tutaj to nawigacja, ojeju. No i to jest właśnie to. Tu jest tak, tu jest tak. Szczerze mówiąc, nie wiem, co lepiej. A zobaczmy na znak. Czy znaki się... O kurde, co tu się stało? Tu, ja bym się już tutaj nie rozczytał, że to jest na przykład ten Radom albo Gdańsk na samym dole. Tutaj jeszcze poniekąd. No dobra, czyli w sumie... Jakby, ja bym powiedział tak. Jeżeli chcemy mieć zdjęcie wyższej jakości... Ej, sprawdzimy. Jeszcze mamy dwa użycia, tutaj oczywiście nam to pokazuje. Sprawdzimy sobie, czy zdjęcie, które ma oryginalnie rozdzielczość 6000x3376, będzie jeszcze większej jakości. To też chętnie sprawdzę. Sprawdźmy w tym czasie, znaczy sprawdźmy. Na pewno to teraz długo będzie. A, poczekajcie, bo jak ten start proces, a to się nawet nie załadowało. Ty, ale ja nie wiem, czy w ogóle to się załaduje. Aha... No to nie, szkoda. A chciałem sprawdzić. Podsumowując tą stronkę, jeżeli mamy słabe zdjęcie, ale zależy nam na dobrej jakości, jest to bardzo ważne zdjęcie, możemy spróbować na tej stronie, bo zawsze jest to jakieś wyjście. Aczkolwiek nic jeszcze nie mamy takiego idealnego, chociaż jak widzicie, technologia idzie do przodu. Idzie do przodu, bo jakiś czas temu jeszcze by nikt nie pomyślał, że automatycznie coś wytnie nas, czyli moje otoczenie na przykład za mną, a pokazywałem taką stronę internetową. Nikt nie wiedział, że będzie można montować filmy w przeglądarce. Też taki film był i też są takie możliwości. Nikt nie wiedział, że z czarno-białego zdjęcia można zrobić kolorowe. Nie z kolorowego na czarno-białe, bo to jest za proste, tylko na odwrót. Z czarno-białego na kolorowe. Też tak można. I taką stronę również pokazywałem na kanale. Patrzcie, co tutaj się stało pod tą mozaiką auto. Co się stało z moją twarzą? Jakby to był jakiś, nie wiem, nie komentuję tego. I tak samo było z jakimś zdjęciem, tylko nie pamiętam, jeżeli to jest Mozaika Auto 2, to chyba będzie to. Patrzcie, to tutaj chyba też się coś takiego odwaliło, chociaż nie wiem. A, no, więc jak nałożyłem samemu z siebie blura, to taki efekt był. No nic, no. Ocenę stronki i stronkę wam pozostawiam w linku w opisie i do opinii w komentarzach. Ja się z wami żegnam, jeżeli oczywiście jesteście tutaj nowi, no to byłoby mi bardzo miło jeszcze raz, jakbyście zasubskrybowali kanał, zaznaczyli dzwoneczek i zostawili łapkę w górę. Ja już nie przedłużam, miłego dnia wam życzę, pożegnanie nie będziemy robić, miłego weekendu wam życzę, tygodnia. Odbiło mi się, cześć!